Wkurzacie się, że wasz ETS jest nierealny, taki zbyt drewniany? Mam dla was rozwiązanie, bo w tym odcinku pokażę wam ogromną ilość modów, które zmienią waszego ETS-a w mega realną grę. Spokojnie, wystarczą wam one do fajnego, realnego grania w ETS-a. Strzelcie koniecznie łapkę w górę oraz suba, a teraz zaczynamy. Zacznijmy może od pogody, mod Realistic Brutal Graphic and Weather oraz Realistic Rain, Water and Thunder Sounds i oba mody wam dodadzą taką ponurą grafikę, co znaczy, że nie będzie tak fajnie, tak kolorowo jak jest zwykle, tylko teraz już będzie tak bardziej realnie. Z rana jakaś mgła albo taki nawet mocno deszczowe chmury, a w ciągu dnia niby jest jasno, ale tak wiadomo mogłoby być trochę jaśniej. A w nocy po prostu zwykła ciemność, nic nie widać. Mega dobrze wygląda ten deszcz, a jeszcze lepiej w ogóle burza. Dźwięki są tutaj burzy kozackie. Dodatkowo zmieniony tutaj został deszcz na asfalcie, trochę inaczej wygląda oraz widzę też fizykę jazdy została zmieniona. I uważajcie teraz, bo przy takim deszczowym dniu, szczególnie bez naczepy jadąc, no będzie niebezpiecznie. A co byście powiedzieli na zabrudzenia? Trzy mody na zabrudzenia: ciężarówki, naczepy oraz opon. Macie dodane malowanie, którym możecie kolorować tym kolorem, którym chcecie, wasz zestaw, a dodatkowo na nie założona będzie rdza na pojeździe, a do naczepy macie już przydzielone różne malowania firm typu DHL, Amazon, Hamburg Sud, jakoś tak się nazywa, oraz wiele, wiele innych firm. A oponki macie pobrudzone błotem, piachem, takim jakby żwirem, czy nawet śniegiem, także na każdą porę roku znajdziecie idealnie oponki. Mod idealny jest na takie starsze traki, na naczepki te starsze, a opony idealne są w sumie do wszystkich pojazdów. Gdy już mamy to ogarnięte, przydałaby się nam jakaś ciężarówka, dlatego mam dla was dwa fajne mody, które ostatnio znalazłem. Volvo oraz Renault T Reworked by Shumi. Są to ciężarówki, które defaultowo są w ETS-ie, jednak tutaj właśnie autor Shumi mocno je przerobił. Oprócz dodania ogromnej ilości tuningu obu pojazdom, m.in. fajnych malowań, kratek, ekranów, różnych wielu, wielu rzeczy, pojazdy wyglądają ładnie, lepiej niż do tej pory w ETS-ie, i ogólnie widać, że naprawdę autor postarał się nad tymi modelami. Co m.in. pokazuje fizyka oraz dźwięki, które są w obu modelach. Dźwięki są naprawdę fajne, są zmienione, a fizykę zauważycie przy hamowaniu i przy ruszaniu. Gdy przyhamujecie, przychylicie się lekko do przodu, a gdy ruszacie, to do tyłu. I to mega fajnie wygląda, mega takiej właśnie realizmu dodaje, jak jedziecie. Tylko że tak szczerze wam powiem, nie wiem, czy ta fizyka tego krzesła jest winą czy zasługą tego moda, czy kolejnego moda, Air Ride Ultimate, który właśnie dodaje realniejsze siedzenia, realniejsze fotele, realniejszą fizykę tych foteli, o tak. Na pewno polecam wam obie trzy modyfikacje, bo są przekozackie. Następnie przydałaby się nam jakaś naczepa i tutaj mod każdemu znany Schmitz SKO, ale wszedł do niej update i to co on dodaje, to naprawdę nie mam pytań. Obecnie jest to na pewno najlepszy mod na naczepę, a to ile ma tuningu i jak dobrze wykonanego tuningu, ile różnych konfiguracji tutaj możecie zrobić, to jest masakra. Naprawdę, no pod względem wykonania to jest jeden z najlepszych modów, jakie teraz w ogóle są w ETS-ie. Jeśli ktoś woli polską wieltonkę, to też jest mod na to oczywiście, tylko że no niestety nie jest on aż tak dobrze wykonany, a z tego co wiem, on jest tego samego autora, prawdopodobnie. Znaczy inaczej, jest wykonany ładnie, ale nie ma aż tak dużej ilości tuningu, o tak. Przydałby się jeszcze jakiś mod na opony, tutaj mam kolejnego moda, Real Tires Mod. Ogromna liczba opon różnych firm, Continental, Michelin, Goodyearek i jeszcze wielu, wielu innych. Opony możecie dobierać sobie pod wiele różnych parametrów, bo bardzo dużo jest tutaj wyboru. Teraz przydałoby się coś do środka, jakieś akcesoria wewnętrzne. I tutaj mam sporą ilość modów, oczywiście jest Cecil Megapack, który jest takim naprawdę najpodstawniejszym modem, ale do tego są akcesoria Poland Rebuilding czy na przykład Wallis Addons. Wszystko pozwoli wam fajnie streamingować waszą ciężarówkę w środku. Gdy zadbaliśmy już o wnętrze, przydałaby się nam jakaś szyba, tym razem niezadbana szyba. Mod Scratches on Windshield doda zniszczenia, jakieś orysowania, jakieś takie wgniecenia szyby, przedniej szyby. W zależności od tego, jaki poziom wybierzecie, to macie tak bardzo zniszczoną szybę, lekko, średnio bądź bardzo. I na pewno to urealnia mega ETS-a, gdy sobie z tym czymś jedziecie. Nie mówię, żeby od razu wziąć to na maksa, ale taki niski czy średni poziom jest naprawdę spoko. Do trafiku przydadzą wam się dwa różne typy modów. Pierwszy to jest Real Traffic Density, który doda wam więcej
więcej trafiku. Korki z rana, korki po południu, w nocy trochę mniejszy trafik oraz mody od Jay-Z Kata. I tutaj tych modów jest bardzo dużo, bo są mody na realne pojazdy, w sensie samochody, na BDF-y w trafiku, na naczepy, jakieś takie addonowe, na zestawy stuningowane, na realne firmy, na wojskowe ładunki, ładunki ponadgabarytowe, motory w trafiku, busy w trafiku, dostawczaki w trafiku, no tego tutaj jest kupa. Trafik od Jay-Z Kata, jeśli dużo tych modów dodacie, trochę obciąża komputer, dlatego polecam wam wybrać jakieś 3-4 najlepsze i wrzucić je jak najwyżej, żeby jak najczęściej w trafiku się pojawiały. A teraz może modyfikacje dla osób, które niekoniecznie chcą jeździć konkretnie ciężarówką, tylko tym razem autobusem. Dokładnie autokarem Mercedes-Benz Travego 15S HD. Ten mod jest idealny pod każdym względem. Oczywiście jest też minus, to że jest to turecki mod, a co za tym idzie, ten tuning jest typowo zrobiony pod Turcję, ale jeśli się postaracie i tak trochę tutaj pobawicie się w tym tuningu, da się naprawdę zrobić go, żeby wyglądał pod Polskę. Ogólnie jazda nim jest przyjemna, dźwięki są wyciszone, więc polecam wam podgłośnić w ustawieniach dźwięku, wydech ciężarówki, wszystko co tam z ciężarówkę ma w nazwie i wtedy dźwięki są takie, moim zdaniem, dalej trochę za ciche, ale już jest ok. Ogólnie mod jest naprawdę bardzo fajny, polecam. A jeśli ktoś nie chce jeździć ani ciężarówką, ani autobusem, to mam jeszcze jakiś samochód. I to jaki samochód? Mercedes W223. Przepiękna limuzyna. Środek, wykonanie na zewnątrz, światła, ekran. Przecież to jest tak pięknie zrobione. Dźwięki też o dziwo są bardzo fajnie. Nie są one ani Skody i nie są one też takie zwykłe, takie, które często są w autach. Są tutaj naprawdę fajne. Nie polecam jedynie bawić się tuningiem, bo często wywala grę wtedy, więc lepiej zostawić albo defaultowy tuning, albo ewentualnie zmienić malowanie. Została jeszcze ostatnia modyfikacja, czyli nawigacja, która przewijała się przez cały odcinek. Google Maps Navigation. Navigation? Navigation. Navigation się chyba mówi. Dzięki temu modowi w niektórych nawigacjach będziecie mieli taką prawdziwą nawigację z Google'a. Jest też na Steam Workshop ciemna wersja, taka nocna, tego moda, który, no, moim zdaniem lepiej wygląda, bo aż tak nie świeci po oczach. Jeśli obejrzeliście odcinek do końca, napiszcie komentarz, w którym napiszecie nazwę moda, którego nie znaliście do obejrzenia tego odcinka, albo moda, który zrobił na was największe wrażenie. Każdemu przypnę serce w zamian za to, że właśnie obejrzał odcinek do końca. Jeśli tutaj waszym zdaniem jakiegoś moda brakowało, to napiszcie w komentarzu. Jeśli będzie dużo tych komentarzy i ogólnie odcinek się przyjmie, to może zrobimy drugą część, w którym po prostu pokażę kolejne modyfikacje, które na pewno się przydadzą do urealnienia waszej gry. Strzelcie koniecznie łapkę w górę i subika, no i do następnego, siema, no i cześć.